to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the noon. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew how much I miss. Wam, kochani, że dzisiejszy dzień nie należy do najlepszych, ale i tak stwierdzam, że mimo wszystko warto jest nagrać nawet w taki dzień filmik, a właściwie to szczególnie w taki dzień, żeby pokazać, że nie każdy dzień jest idealny. Tak, tak myślę. Cześć kochani, witam was w dzisiejszym filmie. Dzisiaj będzie jak zwykle vlog, ale z takim jakimś przesłaniem. Przesłanie będzie potem. Jeśli chodzi o vlogową wersję, to tak jak widzicie, tak wyglądał, tak naprawdę wygląda moje popołudnie po pracy. Powiem wam, że naprawdę dzisiaj jakoś tak słabo się czuję. Od kilku dni, tak szczerze mówiąc, słabo się czuję. Nie wiem, czy ta pogoda tak na mnie wpływa, czy co. Po prostu te moje popołudnia, kiedy ja jestem po pracy, jest godzina 15 i jeszcze tak... Szczerze mówiąc, to powinnam dopiero zaczynać dzień, to ja po prostu się czuję, jakbym była tak wykończona, że bym tylko poszła spać. Także, no nie wiem, tak wyglądają moje popołudnia, że staram się po prostu sama siebie zmusić do tego, żeby coś robić. Ale trudno, taki czas akurat nadszedł i tak na razie będzie. Więc próbuję po prostu ten czas przeżyć. Także jak widzicie, staram się po prostu ogarnąć mniej więcej siebie i przestrzeń wokół mnie przed przyjściem Filipa do domu, bo potem znowu będzie na nowo brudzenie wszystkiego i znowu ogarnianie wszystkiego na to, żeby pójść spać. I tak mniej więcej kółko się zamyka. Także tak ja w sumie tylko przyszłam, żeby się z wami przywitać i do potem. No, widzicie, jak widzicie, kochani, dzisiaj inna miejscowa. Jestem u rodziców właśnie z Filipem i tak naprawdę to jest jedyny moment, kiedy jestem w stanie to nagrać. Z tego względu, że właśnie jest ktoś, kto się może mi tym dzieckiem zająć. Słuchajcie, ja myślę, że dzisiaj bardzo ważny temat, do którego dotarłam i doszłam po jakimś czasie dopiero właśnie budżetowania i zajmowania się moimi finansami domowymi, moim budżetem domowym. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o moich przekonaniach na temat pieniędzy, na temat finansów. Co to znaczy? Może nie każdy będzie rozumiał, co to pojęcie znaczy. Otóż chodzi tutaj o to, żeby podejść do naszych finansów. To jest w ogóle taka droga do tego, myślę, żeby w ogóle się zastanowić nad tym i to by trzeba było po prostu sobie tak albo usiąść i pomyśleć tak konkretnie, jak to wyglądało, jak się było młodym i wiecie, tak bardziej wejść w głąb siebie. Może to jest troszkę śmieszne, ale do bardzo wielu ciekawych wniosków można dojść dzięki takiemu właśnie ćwiczeniu, albo inaczej, nie wiem jak to inaczej nazwać, tak szczerze mówiąc, albo właśnie dochodzi się do tego po jakimś czasie już finansowania, budżetowania i wtedy jakby dochodzi się do tych samych wniosków, które by się doszło właśnie w ten sposób, w jaki ja teraz wam powiem, że to wyglądało u mnie. Ogólnie tutaj chodzi o to, żeby właśnie zastanowić się nad kilkoma pytaniami, które można sobie samemu zadać, dzięki którym właśnie można dużo wniosków wywnioskować. Ok, także właśnie pierwsze pytanie to jest to, w jaki sposób w domu rozmawiało się na temat pieniędzy i czy w ogóle się rozmawiało na temat pieniędzy w domu rodzinnym, kiedy było się małym. Jeśli chodzi o moje dzieciństwo i pieniądze, to mogę podzielić na takie dwie części, bo jedna część to była szkoła i znajomi, a druga część to był właśnie dom. I tutaj jeśli chodzi o szkołę, to ja jeszcze byłam w tych takich czasach, kiedy było coś takiego, ja nie wiem czy teraz to jest w szkołach, bo jakby nie mam takich informacji, ale było coś takiego jak SKO i to była taka książeczka, do której się przynosiło pieniądze, no i później można było je sobie wypłacać co jakiś czas. Więc to była taka rzecz właśnie, która pomagała w tym, żeby nauczyć się finansowania, budżetowania i zarządzania finansami, oszczędzania pieniędzy, jak się było małym, co było według mnie plusem, fajne to było. No tylko, że te pieniądze jakby były dostarczane bezpośrednio od rodziców, nie było to coś takiego, że przynajmniej w moim przypadku nie było coś takiego, że ja na przykład mogłam sobie na te pieniądze zarobić, to znaczy, że jakoś tam, nie wiem, coś robiłam i dzięki temu te pieniądze dostawałam, czyli taka praca wykonanej pracy. Wtedy to dostarczać, tylko właśnie u mnie to było tak, że ja dostawałam jakieś tam pieniądze od rodziców i sobie to wtedy tam wsadzałam, żeby coś tam mieć. To jest ogólnie fajna rzecz, ale u mnie to nie do końca było dobrze wykorzystywane, w ogóle to za bardzo było
jakby mało wykorzystywane, więc myślę, że fajna to jest rzecz, fajne narzędzie, jeśli się to dobrze wykorzystuje. Kolejna rzecz to są właśnie znajomi i u mnie, jeśli chodzi o znajomych, to miałam taką akurat koleżankę, która, u której z pieniędzmi było zupełnie inaczej niż u mnie. To znaczy u niej, kiedy przyjeżdżali dziadkowie, no to wtedy wiadomo, że za jakieś tam rzeczy dostawała dość spore kwoty, jak na tamte czasy. Na przykład za buziaka, za nie wiem, za cokolwiek, to dostawała pieniążki. No u mnie czegoś takiego nie było, nie dostawałam, nie wiem, słodycz albo coś takiego, no zupełnie jakby dwa inne światy, można powiedzieć, jeśli chodzi o to. Więc no z tej perspektywy to wyglądało zupełnie inaczej niż u mnie, co było taką przepaścią, nie wiem jak to nazwać. Ale za to, jeśli chodzi o dom rodzinny, to u mnie zawsze pieniądze to była taka rzecz, można powiedzieć, wszystko co było związane z pieniędzmi było takie dość smutne, można powiedzieć. Niestety. Jeśli chodzi właśnie o pieniądze, to zawsze było mówione, że trzeba oszczędzać i trzeba sobie czegoś odmawiać albo na coś czekać bardzo długo czasu, żeby to dostać. Do tego jeszcze zawsze było właśnie mówione, że jeśli coś chcę, to muszę poczekać na jakieś święto i wtedy to dostanę. Albo było też coś takiego, że ja sobie na przykład zbierałam i ja na każde święta, na każde jakieś rzeczy dostawałam właśnie pieniądze. No i ja dzięki temu mogłam sobie na coś nazbierać. Tak nazbierałam na aparat, tak nazbierałam na... Już teraz nie pamiętam na co, MP3? Nie wiem, nie pamiętam po prostu na coś. Wiem, że na pewno na aparat taki czerwony z Olympus chyba. On mi się w ogóle później zepsuł bardzo szybko, ale dostałam go. Z moich zarobionych pieniędzy, które ja sobie po prostu odkładałam. I to nie było coś takiego, że ja sobie na to odkładałam 2 miesiące albo coś takiego, tylko ja na to musiałam odkładać 2-3 lata, żeby coś z tego mieć. I według mnie to mi dało takie właśnie przekonanie na temat pieniędzy, że nie ma czegoś od razu się, że nie ma się czegoś od razu, że trzeba na to sobie po prostu zapracować. I ja dlatego bardzo długo miałam takie coś, taką barierę w swojej głowie, że ja nie powinnam sobie tego kupować, tam jakiejś rzeczy, bo w moim mózgu to zostawało, że ja na coś taką rzecz musiałam zbierać bardzo długi okres czasu, żeby właśnie coś sobie takiego kupić, takiego dla mnie, takiego specjalnego. I przez to właśnie te moje zakupy, które ja wszystkie robiłam, to na samym początku było to bardzo duże przeżycia dla mnie. To były takie aż życiówki po prostu. Przez to, że w ten sposób miałam to kiedyś pokazane w domu. Jak widzicie, ja nie byłam źle wychowana, jeśli chodzi o finanse, ponieważ ja zawsze musiałam sobie nazbierać, zapracować, może nie w taki konkretny sposób, że faktycznie coś robiłam i dostawałam te pieniądze, tylko właśnie musiałam na tą rzecz po prostu sobie poczekać, żeby ją dostać i ta rzecz wtedy była wyczekana. Z drugiej zaś strony, nie wiem w jaki sposób to się działo, że ja nie wyniosłam z domu takiego typowego dbania o rzeczy na tyle mocno, żeby one mi się nie psuły. Nie wiem z jakiego powodu to się tak stało, z tego względu, że właśnie ja zawsze musiałam sobie zaczekać na rzecz, którą chciałam, więc teoretycznie powinnam później o tą rzecz dbać, ale jakoś to z tego, no nie wyniosłam tego z domu. Za to mój mąż właśnie, on wyniósł z domu coś takiego, że on zawsze sobie na wszystko właśnie zapracowywał. On pieniążki dostawał za na przykład wskoszenie trawy u swojej babci albo coś takiego i wtedy on sobie zbierał na wszystkie rzeczy, które miał. I on bardzo o nie dbał, bardzo długo one mu służyły i całe po prostu, no wiecznie, jeśli miał jakiś na przykład rower, później miał motor i tak dalej, to wszystko to było zawsze takie, wiecie, wypacykowane, zawsze było wypastowane, umyte, wyczyszczone, żeby to było po prostu dalej mu służyło dłużej. Bo on sobie na to zapracował. I może właśnie to jest ta różnica między nami, że ja po prostu to wyczekiwałam, ale zbytnio nie musiałam nic specjalnie robić dlatego, żeby to dostać, a on właśnie musiał typowo fizyczną pracę wykonać,
i wtedy to dostawał. Także jak widzicie, bardzo wiele rzeczy z dzieciństwa można wywnioskować na temat tego, w jaki sposób teraz podchodzimy do pieniędzy i do rzeczy, które mamy. Tak więc takie pytania, które możemy sobie samemu zadać, żeby dowiedzieć się, jakie były nasze przekonania, jakie są nasze przekonania na temat finansów, to są przede wszystkim właśnie, po pierwsze, w jaki sposób wyglądała nasza sytuacja pieniężna w domu rodzinnym, po drugie, w jaki sposób rozmawiało się o pieniądzach i czy w ogóle się rozmawiało o pieniądzach, po trzecie, w jaki sposób się dostawało rzeczy, takie po prostu, które się chciało, czyli takie zachciankowe bardziej rzeczy, niż czy tam hobby, pasje i tak dalej. Jak się dostawało te rzeczy, czy właśnie tak typowo od razu, czy trzeba było wyczekać, czy trzeba było sobie na nie zapracować. Wiecie, co mam na myśli? I to są takie pytania, które można sobie zadać kiedyś tam siedząc i rozmyślając. I dzięki temu możecie bardzo ciekawe wnioski wyciągnąć z tego, ponieważ ja do tej pory mam coś takiego, właśnie taką barierę, że jest mi ciężko kupować sobie rzeczy. Jeśli kupuję, to często właśnie ja mam wyrzuty sumienia, że je kupuję. Bo właśnie w głębi mnie, w głębi mojej głowy jest to, że ja zawsze musiałam na te rzeczy wyczekiwać. Także to jest dzisiejsza moja wstawka, taka właśnie, nie wiem jak to nazwać, tematyczna tego filmu. Dzisiaj trochę mniej taka, wiecie, wiedzowa, tylko bardziej taka, żebyście może się zastanowili, może akurat u Was coś z tych rzeczy, wiecie, może Was to zainteresuje po prostu i się siebie, patrzycie w głąb siebie w ten sposób. To tak trochę brzmi, wiecie, enigmatycznie i tak bardziej duchowo, ale to wiecie, to nie chodzi o to. I napiszcie może w komentarzach, jeśli macie oczywiście ochotę, jak to wyglądało u Was, jak wyglądało w Waszym dzieciństwie i czy to ma faktycznie jakieś porównanie do tego, jak to wygląda teraz u Was. I to tyle, ja teraz jestem u rodziców, także jak wrócę do domu, to może jeszcze coś dla Was nagram, do potem. Okej, kochani, mamy wieczór. Ja właśnie jakiś czas temu, no z tydzień temu, kupiłam albumy do zdjęć w końcu i one przyszły mi właśnie. I teraz jestem na etapie po prostu wsadzania tych zdjęć, które wywołałam już jakiś czas temu, do tych albumów, także właśnie to teraz robię. No i w sumie tak wygląda nasz wieczór. My wróciliśmy w sumie niedawno od mojej mamy. I wieczór nasz wygląda tak jak każdy praktycznie wieczór, czyli po prostu sobie siedzimy i staramy się ogarnąć życie. A ja tak jak zwykle po prostu kończę ten film. Jeśli ten film Wam się spodobał, to zapraszam Was do zostawienia łapeczki w górę, bo jak wiecie, ja wtedy wiem, co Wam się podoba i co, wiecie, co chcecie, żebym tutaj przekazywała na tym moim kanale. Do tego zapraszamy Was również z Filipkiem dzisiaj. Tak, Filip już idzie do spania, dlatego ma smoczka i teraz Wam pokazuje. A może już na razie nie? Może na razie nie? Także wracając, jeśli film Wam się spodobał, jeśli mój content, który chcę tutaj Wam przekazać, się Wam podoba, to zapraszam Was do zostawienia subskrypcji, zostania ze mną na dłużej i z tym małym chłopczykiem tutaj. Może on Was zachęci bardziej niż ja. A tak poza tym, to życzę Wam miłego tygodnia i pa, pa.